Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam do przekazania bardzo dobre informacje. Otóż od 1 lutego rusza bezpośrednie połączenie kolejowe z Tomaszowa Mazowieckiego do Łodzi. Również kolejne dobre wiadomości dotyczące połączeń kolejowych, a mianowicie następuje intensyfikacja połączeń z Tomaszowa Mazowieckiego do Opoczna i z Tomaszowa Mazowieckiego do Koluszek. Jest to wynik zabiegów samorządu tomaszowskiego, prezydenta miasta, a także rozmów, które były prowadzone 11 grudnia na spotkaniu przy okazji promocji nowych składów szynobusów w Tomaszowie Mazowieckim, rozmów samorządowców z Tomaszowa Mazowieckiego, z Opoczna, z przedstawicielami władz spółki, z dyrekcją oddziału regionalnego przewozów regionalnych. Te nasze postulaty spotkały się z dużą życzliwością. Na tym spotkaniu grudniowym pani dyrektor Nowak zadeklarowała, że dopasuje i rozkład jazdy, i częstotliwość, a także wydłuży kursy do Łodzi. No, od 1 lutego te obietnice się materializują. Zapraszam wszystkich tomaszowian do korzystania z tych nowych połączeń, zwłaszcza z tego połączenia do Łodzi. Jest ono uruchomione w odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców, które były przekazywane przez władze miasta do spółki. Ja mam nadzieję, że teraz będą te połączenia licznie wykorzystywane. Co prawda nie znamy jeszcze w tej chwili rozkładu jazdy. Postaramy się dzięki uprzejmości lokalnych mediów poinformować o tym rozkładzie państwa, ale już dziś mamy nadzieję, że będą cieszyły się te połączenia dużym zainteresowaniem, bowiem to w krótkim czasie możemy z Tomaszowa Mazowieckiego dostać się do Łodzi. Tutaj jeszcze władze spółki zapowiadają wprowadzenie atrakcyjnych, konkurencyjnych cen przejazdów w formie biletów okresowych, także pozostaje mieć nadzieję, że zechcecie państwo z tego połączenia korzystać i że będziecie korzystać na tyle intensywnie, że z czasem uda się również i te połączenia z Łodzią zintensyfikować. Bo w chwili obecnej te połączenia są obsługiwane przez dwa pociągi w ciągu dnia roboczego i jeden skład w soboty, niedzielę, a także święta. Także tutaj jest apel do państwa, żeby dowiadywać się, kiedy są te połączenia i spróbować alternatywnie skorzystać właśnie z połączenia kolejowego.